Papież Franciszek na szefa dykasterii nauki wiary mianował teologa o zdecydowanie relatywistycznym światopoglądzie. Czy to oznacza, że papież uważa, że Kościół nie potrzebuje doktryny? O tym będę dzisiaj rozmawiał z Pawłem Milcarkiem i Markiem Jurkiem w naszym formacie Teraz i Zawsze. Zapraszam, Tomasz Rowiński. Papież Franciszek powołał nowego szefa dykasterii nauki wiary. To jest arcybiskup Victor Manuel Fernandez, Argentyńczyk, tak jak Ojciec Święty. Też mówi się, że jest po prostu wieloletnim przyjacielem papieża Franciszka. No też może być znany z tego, że był ghostwriterem, czy jeden z redaktorów chociażby adhortacji Amoris Laetitia, o którą właśnie przez wiele lat trwały bardzo żywe spory i o którą ten spór zasadniczo wcale nie jest zakończony. No i zdaje się, że arcybiskup Fernandez jest zadowolony z takiej swojej kontrowersyjnej, jakby to powiedzieć, pozycji w Kościele, bo raz, że kiedyś powiedział, że jest teologiem bardziej progresywnym od papieża, tak? A dwa, że w jednym ze swoich kazań, które z marca, jeśli dobrze pamiętam, które krążyło niedawno w internetosferze, no też wyraził bardzo taką, można powiedzieć, kontrowersyjną opinię. Pozwolę sobie Wam ją przytoczyć. Nie zdając sobie sprawy z tego, że Kościół przez wieki rozwijał doktrynę pełną klasyfikacji, które ustalały, że tylko chrzczeni, którzy są w łasce Bożej, mogą przyjmować komunię, a ci, którzy są w grzechu śmiertelnym, nie mogą tego robić. Tylko ci, którzy okazują skruchę za swoje grzechy i okazują zamiar zadośćuczynienia, mogą otrzymać sakramentalne rozgrzeszenie. No i arcybiskup nazwał tę doktrynę straszną. I mówi, że teraz mamy i nowe czasy, i papież Franciszek już to zmienia, i będzie inaczej. No i właśnie mamy teraz takiego człowieka, który zostaje urzędnikiem, można powiedzieć, kościelnym, który ma strzec tej doktryny, którą uważa za straszną. I to jest takie pytanie, czy papież Franciszek, słuchajcie, domyka rodzaj jakiegoś takiego swojego kościelnego systemu przed synodem i po prostu potrzebuje człowieka, który nie będzie przeszkadzał, nie wiem, kardynałowi Hollerichowi, tak, przeprowadzanie jakichś rewolucyjnych zmian na synodzie, czy może po prostu to jest trochę takie rzeczywiste podejście kardynała Bergoglio, papieża Franciszka do doktryny, to znaczy, że ona nie jest aż tak bardzo ważna i ważniejszy jest taki rodzaj, jak to też się powie, takiego teologicznego pluralizmu i że to będzie poszukiwań teologiczne. Ale to jest właśnie pytanie, czy to jest w ogóle, czy to może być u papieża i, no, i jego drużyny, można być takie podejście, że de facto Kościół doktryny może ostatecznie nie potrzebuje. Znaczy nie może być. No, poszukiwania teologiczne są bardzo ważne. Dla mnie takim wzorowym przykładem pchnięcia naprzód, wyjaśnienia spraw teologii, to jest święty kardynał Newman. No, ale kardynał Newman nie był papieżem, bo został powołany do kolegium kardynalskiego jako ksiądz i zwykły. Natomiast nie jest rolą papieża, nie wiem, robienie eksperymentów i tak dalej, bo po prostu rola papieża, tak jak ona jest zdefiniowana przez Kościół, przez Ewangelię, przez Sobór Watykański I, który doprecyzował te dane, które mamy z Ewangelii. Rola Ojca Świętego to jest rola strażnika tradycji, który umacnia w pewności w sytuacjach niepewności, który owszem, no, oświetla rozwiązania kwestii wątpliwych w sytuacjach bezradności, który broni, kiedy nikt się nie broni, ale to nie jest kwestia organizowania. Papież nie jest uczonym, który eksperymentuje i tak dalej. I urząd, który mu służy, święte oficjum, kongregacja nauki wiary, a dziś jak się okazuje tylko jeden z urzędów, no bo dykasteria etymologicznie to jest po prostu, to jest urząd rzymski i ma służyć, no właśnie nie wiadomo czemu, promowaniu nowych odkryć teologicznych i tak dalej, jakich to już widzimy, bo to mówię, to ten cytat, który ty przytoczyłeś, no, zasługuje w ogóle na osobną analizę, bo w moim przekonaniu on bardzo dobrze wskazuje, no właśnie tak jak ktoś poszukuje, to ma tutaj drogowskaz, on wskazuje na charakter, na pewne konsekwencje wynikające z nowej liturgii, z rozumienia zmian liturgicznych,
z uwspólnotowienia podmiotu liturgii kościoła i pokazuje, dokąd to prowadzi. No, ale na twoje pytanie, no, tak, jest tak. To właśnie, nie, rolą papieża, i to wyraźnie, naprawdę Sobór Watykański I mówi to wyraźnie, że rolą Ojca Świętego nie jest ogłaszanie nauki nowej, tylko przekazywanie nauki, którą utrzymał. Troska o to, żeby ta nauka trwała, i tyle. Pawle, bo może tutaj jest też taka wizja, bo to też pojawił się taki wątek w liście papieża Franciszka do arcybiskupa Fernandeza, który został opublikowany w momencie ogłoszenia tej nominacji, że to będzie taka wizja dykasterii, która w gruncie rzeczy w ogóle nie będzie się wtrącała teologom do sprawy, natomiast będzie pilnowała spraw papieża, tak? Takich wobec na przykład synodu. Jak ty tą sytuację widzisz? Myślę, że ten list, który towarzyszy nominacji, jest tekstem bardzo znaczącym, godnym zastanowienia. Przede wszystkim jest w nim jakaś bardzo mnie zadziwiająca, już nie powinna dziwić, ale zadziwiająca, budząca mój sprzeciw, taka nuta resentymentu, złośliwego resentymentu pod adresem instytucji, o której jest w tym dokumencie mowa. To znaczy tak. Dawnej kongregacji nauki wiary, jeszcze dawniejszego świętego oficjum. Tak, tak. Można powiedzieć, że to jest taki list, w którym papież tłumaczy swojemu koledze, że godzien jest, że może już teraz zostać prefektem tej instytucji, bo ona właściwie już nic nie będzie znaczyła z tego, co znaczyła do tej pory. Wcześniej była instytucją opresyjną, niszczyła, szkodziła, dawała Kościołowi złe świadectwo i tak dalej, ale teraz już przechodzi proces takich przemian, w których nareszcie arcybiskup Fernandez może wejść tam i zająć się w tym urzędzie tym, czym jakoś tam może ten urząd się również zajmować. I to jest ta strona, którą na pewno pierwsza nuta, którą wszyscy przeczytają zgodna z intencjami, ta, że oto nadchodzi słońce, opresje się kończą, instytucja, która patronowała złu, teraz stanie się ministerstwem miłości, że to będzie pięknie. Ale to, jak to z tym ministerstwem miłości bywa, słowa, zmieniane słowa są, kryją często o wiele bardziej opresyjne rzeczywistości. Ja od lat zwracam uwagę, że tam, gdzie się mówi o ograniczonych kompetencjach urzędu, który ma jedynie strzec, aby wypowiedzi teologów zgadzały się z wypowiedziami magisterium Kościoła, bo to jest kryterium dość precyzyjne i fundament jest też określony. Ponieważ magisterium daje na ogół w ramach ortodoksji dość szerokie przestrzenie do różnych analiz teologicznych, no to oczywiście zawsze gdzieś jest granica, ale jest dość szeroka przestrzeń. Natomiast w momencie, w którym zadaniem staje się nie pilnowanie granic, tylko programowanie badań, no to może to zasmucające, ale opresja jest o wiele bardziej skuteczna i może bardziej ukryta. Polega po prostu na programowaniu doktryny w zupełnie innym sensie. Nie takim jak Kościół strzegący swojego magisterium, strzegący depozytu wiary, prawda? Kościół w pozycji kogoś, kto nie wytwarza nauki, tylko jej strzeże. W jakimś sensie nawet tych przestrzeni, które dla samego Kościoła, mówię o pokoleniach, o wspólnocie Kościoła dzisiaj, pozostają jakimiś zakrytymi tajemnicami. To jest tajemnice wiary ostatecznie. Są miejsca, w których nie wystarczy objaśnić, przyjmujemy, stawiamy pytania. I świętemu oficjum zawsze katolicy stawiali pytania, wysyłali pytania, otrzymywali respons. Natomiast w momencie, w którym jest odwrotnie, my mamy codziennie zaglądać do gazety, żeby się dowiedzieć, w którym kierunku idzie magisterium Kościoła, to jest szczyt tej manipulacyjnej opresji. To jest szczyt absolutyzmu, polegający na tym, że doktryna nie bierze się z prawdy, która została dana, tylko bierze się z aktualnego rozporządzenia i programowanych badań, które właśnie są w tej chwili grantowo, nie wiem, w Kościele jeszcze to nie w tym kierunku, ale kto wie, obecnie ukierunkowujemy nasze badania w stronę na przykład
problemu wielopłciowości, a nie na przykład w stronę Najświętszego Sakramentu, prawda? Teologowie, którzy w dalszym ciągu zajmują się jeszcze sprawą Najświętszego Sakramentu, są traktowani jako retrogradzi. Tacy pozostali jeszcze coś, no zajmują się starymi tematami, prawda? To jest niepoważne. To znaczy niepoważne, jak się spojrzy na to z perspektywy długiej tradycji Kościoła i powagi tego, również tego urzędu. No, urząd był i kościelny, i ludzki, miał swoje błędy i lepsze, i gorsze momenty. Oczywiście byłoby dużo materiału, żeby różne krytyki tutaj wyciągać, ale ten rodzaj apodyktycznego, takiego jednak w sumie aroganckiego odniesienia do zadania tej kongregacji, którą ona spełniała przez wieki, no, to jest tylko zapowiedź tego, że za przeproszeniem, że użyję określenia z naszej własnej trudnej historii, że to pryszczaci dochodzą teraz, wchodzą teraz na katedry. Ja mam jeszcze taką... Problem jest liczy bardzo poważny, dlatego że w moim przekonaniu to nie jest kwestia tylko jakiegoś bardziej czy mniej trafnego nastawienia, rozeznania i tak dalej, tylko samego paradygmatu wiary, bo pamiętajmy jednak, że przez wieki, można powiedzieć, ale generalnie przez ostatnich 200 lat. Przecież masa orzeczeń świętego oficjum, potem kongregacji nauki wiary, no, tworzy ważny korpus doktrynalny dopełniający magisterium Kościoła. No, ja mam jeden konkretny przykład i w moim przekonaniu to być może jest też istotny, ten bezpośredni motyw tych zmian, które widzimy. Przecież wszystkie reakcje Rzymu na homoseksualną rewolucję kulturalną i potem na polityczny ruch homoseksualny, znaczy nie wszystkie mówię, ale ogromna część tych reakcji, oprócz takich jasnych orzeczeń papieskich, nawiązujących do tradycji, ale przypominających ogólne normy. Ostatni papieże przypominali ogólne normy, na przykład Jan Paweł II, bardzo mocnie, z wielkim zaangażowaniem, ale to właśnie kongregacja. Szczególnie w okresie prefektury kardynała Ratzingera, kongregacja dawała konkretne oceny. Na przykład takie, że ochrona pewnych środowisk zawodowych, na przykład szkoły, przed aktywnością zdeklarowanych aktywistów homoseksualnych, to nie chodzi o płonność, ale aktywistów, służy dobru wspólnemu i nie jest dyskryminacją. Mhm. To jest bardzo jasne, konkretne orzeczenie. Inne, że należy okazywać, nigdy nie wolno szerzyć wrogości wobec innych ludzi, natomiast jest faktem społecznym, to jest już w ogóle kamień obrazy, jest faktem społecznym, że aktywizm homoseksualny, ten ruch polityczny, a szczególnie jego manifestacje, wprowadzają zamęt społeczny, który często owocuje wrogością, której wcześniej nie było, czy jakimś szokiem kulturowym na widok tych różnych manifestacji i tak dalej. Drugie orzeczenie. Cały ten korpus nauki Kościoła, no, ale tu mówimy o przykładach, ale przepraszam, ale dotknijmy rzeczy takich dużo bardziej praktycznych. To na przykład, że wprowadzanie legislacji homoseksualnej stanowi zachętę do praktyki. To, co tak się bardzo często gorszą działacze politycznego ruchu homoseksualnego, jak się wyśmiewają, jaka promocja homoseksualizmu, jak możemy, właśnie homoseksualita problema właśnie mówi o tym, że homoseksualita jest problema, mówi o tym, że jeżeli się wprowadza prawne rozwiązania dla rzeczy, które są tylko skłonnością, które ludzie przeżywają jako rozterkę moralną, zachowywać się tak, nie zachowywać, dla zachowań, którym towarzyszą na przykład opory i tak dalej, to mamy do czynienia właśnie z jasną promocją, z zachętą, a społeczeństwo nie powinno zachęcać do zachowań moralnie niewłaściwych czy destrukcyjnych. Cały ten korpus nauczania dzisiaj tego, ponieważ on się mieści w tym, co Tomek przypomniałeś, no w tych niemoralnych działaniach. Mamy do czynienia z nową moralnością. I teraz to poddanie wątpliwość całego wkładu historycznego, no choćby kongregacji nauki wiary. Bo pamiętajmy, tu już nie chodzi tylko o święte oficjum, o jego walkę z modernizmem, czy historię jeszcze wcześniejsze. Tu również chodzi o samą kongregację nauki wiary. Poddanie wątpliwość tego całego rzecznictwa no, jest bezpośrednim atakiem na naukę Kościoła. I
w moim przekonaniu stawia wobec konkretnego wyzwania moralnego każdego człowieka w Kościele. Mhm. Oczywiście, na przykład w znacznie większym stopniu rodziców katolickich niż młodego licealistę. W jeszcze większym stopniu inteligencję katolicką niż ogół społeczeństwa. I w największym stopniu naszych biskupów. Bo to jest przykład działań, wobec których, no, przepraszam was, ale nie wystarczy dyskusja czy moralna dezaprobata ludzi starających się dochować wierności wierze, zastanawiających się nad sprawami Kościoła, dyskutujących. I tak jak my, no, mamy indywidualne swoje sądy i tak dalej. W wypadku ludzi urzędowo odpowiadających za życie katolickie, za jego ochronę, mających tą władzę pasterską, czyli ten kij pasterski, którym się broni przed wilkami, albo którymi się wprowadza w ogóle porządek wewnątrz owczarni. Mhm. To jest problem, jak się do tego odnieść. No, zasłanianie się tym, że to idzie z Rzymu, w moim przekonaniu raczej angażuje większą odpowiedzialność ochrony, bo to jest bardziej wiarygodne. To jest tutaj i w moim przekonaniu taką praktyczną, gdybym miał coś właśnie tak jak zwykły wierny podpowiadać, sugerować, co to można zrobić, a na przykład potrzebne są manifestacje szacunku dla w listach pasterskich i tak dalej, manifestacje szacunku dla orzeczeń Kongregacji Nauki Wiary. Przypominanie tych orzeczeń Kongregacji Nauki Wiary czy Świętego Oficjum jako źródeł zasad, praktycznych zasad wiary, dlatego że tak naprawdę no, mamy do czynienia z podważeniem istotnej części nauki Kościoła. Znaczy podważeniem. Podważenie dotyczyło, może się nie wyrażyłem precyzyjnie, podważenie dotyczyłoby konkretnych tez. Poddaniem wątpliwość. Mhm. Ale z zasady poddaniem wątpliwość istotnej części nauki Kościoła. To jest to, co gdzieś na łamach Christianitas kiedyś opisywał Paweł Grat. Zjawisko nie tyle zanegowania konkretnych tez, dyskusji, prawda, tylko takiego pozbawienia doktryny ważności, znaczenia. To jest element istotny i to jest jakby obejście znaczenia prawdy w życiu Kościoła w ten sposób, że trochę więcej, bo to jest obowiązek kontestacji, bo to jest sugestia, że powinniśmy spojrzeć krytycznie i być gotowi do kontestacji. To prawda, ale mimo wszystko Kościół także w tym instytucja, w tym obecnym sensie jej funkcjonowania nie ucieknie przed wydawaniem wskazówek, w którym nadaje moc. Tak, bardzo często to jest taki rodzaj retoryki, która pod płaszczem właśnie podjęcia dyskusji tak naprawdę posługuje się takim narzędziem rozmywania i jakby polityzacji problemu, że po orzeczeniu papieża czy kongregacji okazuje się, że nagle są ci, którzy są za i ci, którzy są przeciw niezmiennego nauczania, tak? I jedni i drudzy mają prawo. Tylko wyjaśnię wam moje zastrzeżenie, bo rzeczą niebezpieczną jest powiedzenie na przykład nie zajmujmy się historycznymi źródłami magisterium. To samo w sobie jest niebezpieczne, ale powiedzenie, że tam było wiele rzeczy niemoralnych i zrewidujmy, krytykujmy. I tego, jest oczywiście to jest coś dużo groźniejszego, bo to jest takie wezwanie do kolejnej fali rewolucji. Pawle, ci wszedłem w słowo, ale jedną rzecz chcę jeszcze dopowiedzieć, zanim oddam ci głos, bo ja mam taką inną obawę, która jest troszkę może pozaspołeczna, czy stricte taka teologiczna. Oczywiście teologia ma swoje konsekwencje społeczne, ale że takie podejście do realizacji urzędu właśnie prefekta dykasterii nauki wiary, jakie nam się szykuje, jest jakimś takim otwarciem równocześnie, to jest ta druga strona tego autorytaryzmu, otwarciem się na rodzaj jakiejś takiej teologii bajecznej, tak? To znaczy, że Kościół nie będzie reagował na takie fantazje na kanwie religii chrześcijańskiej, które będą miały na przykład jakiś pieczęć poważnego uniwersytetu w Niemczech, tak? że doktorat, który będzie dowodził, że apostołowie byli kobietami. Tak? Już są takie rzeczy, tak? Ale tylko że na marginesie. Albo że było ich więcej. Albo że była to grupa przyjaciół gejów. Tak? Tego typu. To są skrajnie oczywiście rzeczy, które nie da się pogodzić, ale w ramach pewnej różnorodności będzie się dopuszczało takie bajki po prostu, znaczy bujdy jednym słowem. Czy uważasz, że tego rodzaju też zagrożenie może się pojawić, czy to raczej nie będzie szło w tę stronę? Jakaś dekompozycja katolicyzmu, tu używam określenia ojca Bujera sprzed lat, a tytuł jego książki, reakcji na to, co się zaczęło dziać w latach 60.
każdej dekompozycji katolicyzmu da o sobie znać rozchodzenie się tych elementów podstawowych, to znaczy władzy, nauki wskazującej na prawdę i narracyjności, czyli pewnej historii, która jest obecna w Piśmie Świętym. My nasze rozeznanie objawienia przyjmujemy z pewnej historii, która objawiona, prawda? Coś się działo, co było wydarzone. Ale nie jest zwykłą bajką, nie jest narracją, nie jest sposobem opowiadania nam jakichś historyjek, tylko jest sposobem przeniesienia tutaj prawdy do tego. Więc jest i władza, i doktryna, i narracja. Ale zwróćcie uwagę, że w pontyfikacie papieża Franciszka od samego początku mieliśmy na różne sposoby sygnały, że papież zamierza uprawiać teologię narracyjną. Teologia narracyjna oczywiście ma swoje lepsze, gorsze rozumienia, to nie jest zupełnie wynalazek, ale ona jest rzeczywiście nawiązaniem do tego, że nauczamy wiary nie tyle poprzez wskazywanie na dogmaty i nie tyle przez na przykład jakieś akty wspólnotowe, tak jak w liturgii na przykład, tylko przez opowieści, przez wciągające opowieści, przez pewną narrację, przez pewien wdzięk retoryczny. I papież to praktykuje. Nie interesuje nas to, czy do końca mówi prawdę. Tak? Ważniejsze jest to, że robi wrażenie, wciąga, akceptuje. Otóż koniec tego rodzaju zabiegu, jeśli on jest oddzielony od prawdy, no po prostu polega na tym, że autorytety kościelne wchodzą bardziej skutecznie w miejsce takich guru lokalnych, którzy fascynują. My dzisiaj bardzo dużo wiemy na temat, to jest paradoks, coraz więcej wiemy na temat szkodliwości, oddziaływania takich parasekciarskich autorytetów w różnych grupach duszpasterskich, w różnych, to wychodzi obecnie, prawda? Ci, którzy byli kiedyś strasznie oklaskiwani, zachwycali tym, że przyciągają młodych i tak dalej. Dzisiaj nieraz okazuje się, że mają na swoim koncie rozmaite poważne braki, ale te braki zaczynają się nie od takich czy innych aktów zepsucia, tak? Później, które tam są na powierzchni obecnie wydobywane, tylko na samej strukturze ich działania. Przyciągają bardziej swoim wdziękiem niż tym, do czego mają prowadzić, niż prawdą, niż Chrystusem i tak dalej. Coś takiego na naszych oczach przenosi się na poziomie ogólnokościelny. Podstawą wspólnoty jest poczucie, że się dobrze dzieje w naszej grupie, że jesteśmy, że idziemy w dobrym kierunku, prawda? A nie tą podstawą nie jest już poczucie, że wychodzimy z naszego miejsca do prawdy, do Boga, do Chrystusa, że jakby przestajemy być więźniami tych ludzkich tylko na ziemi entuzjazmów i zachwytów i jesteśmy zbawiani dla życia wiecznego. To jest droga Kościoła. Ale my dzisiaj wchodzimy trochę w taką drogę, w której wydaje się, że koniec jest wtedy, gdy czujemy się zbawieni w danej wspólnocie i grupie. I to jest trochę atmosfera tego pontyfikatu. No to kończąc, można powiedzieć, że ta teza kardynała Ratzingera o tym, że relatywizm jest głównym problemem teologii dzisiaj, właściwie ona nabiera dopiero rozpędu. Mogło się wydawać, że to był taki problem, którym diagnozował sytuację swoich czasów, ale nie, to właśnie teraz w samym sercu Kościoła odnalazł się relatywizm. Ja znowu będę pesymistą. Ale uważam, chyba nie powiedziałem nic optymistycznego, niestety. Ja niestety uważam, że jesteśmy dużo, dużo tak. Dalej. Mm-hmm. Kiedy rozmawiałem z Ojcem Świętym, to powiedziałem, opowiadałem mu, co się dzieje w Europie z perspektywy polityki europejskiej. Z papieżem Benedyktem. Tak, tak. Powiedział, gdyby ten liberalizm był, gdyby chociaż on był liberalny, ten liberalizm, i gdyby ten relatywizm chociaż był świadom relatywności własnych sądów. I naprawdę, w moim przekonaniu, geniusz pontyfikatów Jana Pawła II i Benedykta XVI polegał między innymi na tym, że Jan Paweł II bardzo precyzyjnie, w bardzo określonym momencie historycznym, bo w momencie zakończenia zimnej wojny praktycznie, bo to wtedy jest Centesimus Annus, się pojawia w 1991 roku, w momencie zakończenia zimnej wojny i rozpoczęcia tej epoki postmodernistycznej, papież mówi o relatywizmie, który stał się fundamentem demokracji. A potem bardzo precyzyjnie Benedykt XVI obserwuje to płynne przejście relatywizmu jako zasady demokracji do dyktatury relatywizmu. A my, panowie, jesteśmy już dużo dalej. My wchodzimy w fazę rewolucji,
kiedy ten dawny relatywizm był tylko, no tak jak to wszystkie te tak zwane pokojowe rewolucje, mają pierwszą fazę zanegowania porządku społecznego. Wszyscy się cieszą, że jest wolność, że wszystko jest relatywne, że to, co nas skrępowało, ja mówię o historycznych rewolucjach, tam pierwsza faza rewolucji rosyjskiej, tak zwana lutowa, czy rewolucja stanów generalnych i przysięgi w sali do gry piłkę w konstytucji francuskiej. Tak. Jesteśmy podmiotem, każdy sąd wolno zaproponować, wszystko będzie możliwe. Nie, my jesteśmy już w fazie, kiedy naprawdę to bardzo wyraźnie widzimy, że przechodzimy od fazy poddawania wątpliwości pewnych sądów do ich negacji, do ustanawiania zupełnie rzeczy nowych. No na początku jest ta nowa wizja człowieka. Ta nowa wizja człowieka i to na przykład otwarcie na tą perspektywę, na perspektywę genderową. Więc ja uważam, że musimy zachować naprawdę realizm, że to... I zawsze ważne jest to, że mówię, posługujmy się nie tylko narzędziami hermeneutyki, ale również heurystyki, bo bez heurystyki, bez krytyki zewnętrznej nie ma roztropności. No możemy o rewolucji porozmawiać w którymś z naszych kolejnych spotkań. A to był program Teraz i Zawsze. Zachęcam Państwa do obejrzenia też innych naszych rozmów, a także innych programów, które realizujemy w ramach działania portalu Afirmacja Info. Czytajcie także sam portal Afirmacja Info. Dziękuję za uwagę. Tomasz Rowiński.